Dzień dobry, czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo serdecznie 14 sierpnia 2022 roku, a witając wszystkich oglądających i słuchających codziennik biblijny, pragnę uczynić to hasłami niedzieli dzisiejszej, które proponuje broszura z Biblią na co dzień. Są to słowa Pana Jezusa wyjęte z Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie w 12 rozdziale i 48 wierszu czytamy. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Panie Boże, prosimy, racz pobłogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Kochani, jakże zaskakująco, a może nawet szokująco brzmią dzisiejsze słowa Jezusa. One rzeczywiście zmuszają do wielkiej refleksji, do wejrzenia w siebie i skonfrontowania swojego życia z... No właśnie, z czym, a może z kim mam skonfrontować swoje życie? Słysząc słowa Jezusa, stawiam sobie pytanie, czy one naprawdę mnie dotyczą? A może są skierowane tylko i wyłącznie do jakiejś elity gospodarczej i finansowej? Te dzisiejsze słowa Jezusa, które są hasłem rozpoczynającego się tygodnia, zmuszają do postawienia pytania, co ja posiadam? Co ja naprawdę mam? I aby odpowiedzieć sobie na tak postawione pytania, potrzeba wielkiej szczerości i otwartości. Patrząc na swoje życie poprzez pryzmat Jezusowego słowa, muszę powiedzieć, że otrzymałem wiele, naprawdę bardzo wiele. Otrzymałem życie. A jak ja dbam o swoje życie fizyczne, jak i duchowe? Czy ma to dla mnie jakiekolwiek znaczenie? To przecież mój chrześcijański obowiązek dbać o ten dar, a poprzez to w szczególny sposób składać świadectwo wiary o Jezusie. Można rzeczywiście innym wskazać drogi wiodące nie na manowce i nie na bezdroża dnia codziennego. Bóg wymaga od każdego z nas, abyśmy pokazali innym drogę wiodącą do niebios bram. No bo z tego zostaniemy przecież wszyscy rozliczeni. Ja mam dom, ja mam rodzinę i cieszymy się wszyscy swoimi kolejnymi rocznicami, swoimi jubileuszami. Cieszymy się sukcesami swoich dzieci, swoich wnucząt. Jednakże pamiętaj, że Bóg, dając nam dzieci, dając nam wnuczęta, chce, abyśmy swoim życiem, swoim zachowaniem, swoim postępowaniem, swoją służbą, ale także swoją mową rozniecili w ich sercach iskierkę Bożej miłości, Bożej dobroci. Czy wiesz, drogi słuchaczu, co to znaczy? Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o rozmowy dotyczące materii, dotyczące dobrze płatnej posady. Ale czy znalazłeś czas, aby ze swoimi bliskimi porozmawiać o Bogu, by wspólnie się pomodlić? To my jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie najmłodszego pokolenia. A czego ja uczę, chociażby na tegorocznych, wakacyjnych drogach i ścieżkach życia? Kochani, mamy pracę i Bóg powierzył nam te wszystkie osoby, z którymi pracujemy, z którymi się spotykamy. Wcale to nie oznacza, że słowa Jezusa dotyczą tylko i wyłącznie przełożonych. Nie, absolutnie nie. Bóg obdarzył nas różnymi dary, którymi winniśmy sobie nawzajem usługiwać.
aby imię Pańskie było chwalone i wielbione. Tylko wierną, szczerą, chrześcijańską służbą będziemy mogli przygotować się do spotkania z Bogiem. Tylko poprzez taką właśnie służbę nie będziemy musieli obawiać się dnia, kiedy przyjdzie nam stanąć przed Chrystusem. I zdając sobie z tego sprawę, wołam dziś z modlicielem, pieśniarzem. Wołam szczerze. Wiernym bądź do ostatnich życia dni prawdzie Bożej bez szemrania. Zbawca dał swe słowo ci, dołóż chęci i starania, byś zwycięzcą zdołał przezeń być. W Panu żyć, w Panu żyć. Boży głos niech rozbudzi duszę twą i roznieci płomień wiary. Niechaj zniszczy żądzę złą, ubogaci w niebie zdary i objawi cuda mocy swej w dobie złej, w dobie złej. Amen. Życzę wszystkim wam dobrej, błogosławionej niedzieli. Życzę wam tego, aby owoce waszego życia świadczyły o Jezusie Chrystusie. Strażacy, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów do bazy i do domu. Pozostańcie z Bogiem. Niech Bóg was błogosławi.